Gdzie pani wnuki jadą w tym roku na ferie? Moje wnuki są we Włoszech w tej chwili. O. To super, super, super. Bardzo przysyłają mi fotki i super. Nigdzie, proszę panią. Dlaczego? No nie ma pieniędzy. Taka sytuacja jest niestety. Nie da rady. Trzeba trochę oszczędzać, nie? Pasa przycisnąć, no trudno. I trzeba czekać, może coś się polepszy. Myślę, że już tutaj te dwa dni śniegu, co były, wystarczy. No ewentualnie na Słowację, tak? Tam też są bardzo fajne. Wnuki to nie żarty, to jest najpiękniejsza rzecz na świecie. Na narty. A gdzie? Do Włoch. Nigdzie. Dlaczego? Dlatego, że nie jest stać. A wcześniej było można, czy nie bardzo też? Nie wie pani, różnie to bywało. Akurat taki rok jest. Ja nie twierdzę, że akurat teraz, ale... Moje wnuki są w wojsku, proszę pani. Przeważnie jeździ do Zakopanego. Dzielny jechałem na ferie w Kanadzie. Na ferie nie jadę. Dlaczego? Z braku pieniędzy. Gdzieś za granicę, ale niech pan zabije, nie wiem. Mówił brat, ten brat, syn. Gdzieś będzie pewnie do Hiszpanii, tak jak zwykle. Na Wyspy Kanaryjskie. Nie, w tym roku nie. Nigdzie nie jadę. Do Hiszpanii, do teściowej. Gdzie jedziemy w tym roku? Nie wiem. W domu zostaje. W góry. Do Austrii pewnie. Zobaczymy, czy zdam sesję. Czy w Polsce w jakieś góry? Na półkolonie, do Sadniny Konnej. A w jakiej miejscowości w Polsce? W Polsce, w Warszawie. A wnuki przyjeżdżają do mnie, do babci. Córka w tej chwili jest w Londynie najmłodsza. W Zakopane. Jeszcze nie zaplanowaliśmy ferii. Ale będą jechać, czy nie? Zobaczymy. Jak starczy pieniążków, może będą. Jak nie starczy, nie pojadą. Moje wnuki do Włoch jadą na ferie. No gdzieś pojadą na pewno. Być może gdzieś się wybierzemy, ale na chwilę obecną to jeszcze nie jest. Góry. Góry polskie? Tak, polskie góry, zdecydowanie. Polskie góry. Do Zakopanego. Do Omanu. Proszę pani, są w Warszawie. Nigdzie nie wyjeżdżają. A dlaczego? No taki układ powstał. Do Dubaju. W górę? W Zakopane czy za granicę? Nie, Zakopane, tylko w Polsce. Dlaczego? Bo jest dużo fantastycznych miejsc i mnóstwo atrakcji dla dzieciaków. Szczególnie właśnie w momencie, kiedy podzielono te ferie, tak? Na województwa. Ceny przystępne na razie, póki co, ale uważam, że tylko w Polsce. Mnóstwo ciekawych miejsc, mnóstwo atrakcji od parków linowych poprzez saneczkowanie, narciarstwo. Ważne, żeby zabrać humor. A moja wnuczka nie wyjeżdża nigdzie w tym roku, bo to poszła do pierwszej klasy i powiedziała, że jedzie sobie na działkę do swojej babci. Rozumiem. I do pani przyjechała? Tak, i do mnie. Aha, no to u babci ferie w tym roku. No bo babcia jest kochana. No tak. U babci była na dzień babci też. A, no to... I jak ja dałam jej prezent, to ona do mnie mówi, babciu, przecież ja nie jestem babcia, bo to jest święto babci, ty wiesz? Ja mówię, wiem, Zuzieńko, ale babcia tak cię kocha, że nie mogła inaczej to postąpić. Kochana, ty wiesz, ile ja mam lat? Do setki 10 mi brakło. Widzisz? Tak. I chodzę, bo modlę się do kościoła, jestem wierząca i tego, i tak robię. A i tu pani kupiła właśnie? Tutaj. Przyszłam sobie po kalendarze. Lubię tak na tych świętych popatrzeć sobie, jak tego. No i takie o życie jest. No i co zrobić? Ale szczęśliwa pani jest, zadowolona. Jestem zadowolona, szczęśliwa. Mam wnuki, mam dojrzałe. Przyjeżdżają do mnie, babuniu, jakaś ty wesoła. A co mam płakać, dziecko? Że pan Bóg mnie tyle trzyma na tym świecie?